Cześć, witam na kanale info Prawa. Dzisiaj temat bardzo ważny. Nie spodziewałem się, że będę mówił o tym w okolicy połowy czerwca, w kontekście już wystąpienia plam na owocu. Ale no niestety muszę stwierdzić, że już widziałem, że ktoś taką suchą zgniliznę wierzchołkową miał. Owoce z suchą zgnilizną. Problemy tutaj jednak są dwa. Po pierwsze, ta sucha zgnilizna wierzchołkowa, która już się pojawiła. Po drugie, alternarioza i szara pleś, gdzie niektórzy mylą te choroby. Posłuchajcie co robić. No i tutaj szybko Wam powiem, że temat suchej zgnilizny wierzchołkowej jest wyczerpująco opisany w mojej książce Planer Warzywnika. Zapraszam do zakupu książki na stronie infouprawa.pl i na Allegro, ty mi bardzo pomagacie. Jest to książka miesiąc po miesiącu objaśniająca uprawę warzyw. No i teraz są bardzo dobre promocje. Na co pomidor choruje? Co się dzieje? Czy jest to sucha zgnilizna wierzchołkowa, czy jest to ta alternarioza, czy szara pleśń. Tutaj Wam będę pokazywał fragmenty moich filmów z suchą zgnilizną wierzchołkową, żebyście sobie to zobaczyli, jak to wygląda. Bo sucha zgnilizna to niedobór wapnia. Tutaj nie pryskamy środkami, które potrzebne są choćby na szarą pleśń. Tutaj pryskamy wapniem. Tutaj po prostu dajemy nawóz. Teraz były duże wahania temperatur, to też niestety sprzyja pojawieniu się tej, tej czarnej piętki na Owocach. Sucha zgnilizna wyszłkowa, czyli niedobór wapnia spowodowany brakiem tego składnika w glebie lub utrudnionym jego pobieraniem. Na owocach pojawia się taka czarna piętka. W tym filmie będzie o zapobieganiu, jak również o interwencji. Polecam oprysk zapobiegawczy dwa razy na przełomie czerwca i lipca. Na początku lipca. W tej chwili uważam, jak to teraz właśnie kręcę, że w wielu przypadkach nie ma suchej zgnilizny wierzchołkowej, a jest coś groźniejszego typu szara pleśń. No ale u niektórych ta sucha zgnilizna już występuje. U mnie oprysk nastąpi około 20 czerwca. Chciałem pryskać, tak wiecie, załóżmy pra praktycznie pod koniec czerwca, no bo teraz jest tak właśnie z pogodą, że ta sucha... Z gnizna może wystąpić. Polecam tutaj Help Plant CA lub Wapnowit Turbo. Można użyć również saletry wapniowej. I polecenie nie jest reklamą płatną. Ja nie mam współpracy z żadną firmą, to są po prostu dobre środki, dobre nawozy, więc, więc je polecam. I powtarzam, że jest to wapń w płynie. Nie należy się tego obawiać i to absolutnie nie jest to samo co oprysk chemiczny. Odstęp między opryskami około 7 dni. Pryskamy rano lub wieczorem, no ja preferuję wieczorem. Należy spryskać wapnie, ponieważ wtedy działanie jest szybkie. Wapń rozchodzi się wolno po roślinie, więc posypanie lub podlanie jest kiepskim rozwiązaniem. Co ważne, pryskamy całą roślinę, włącznie z owocami. Szczególnie ważne jest spryskanie górnych, młodych liści i wszystkich owoców. Jeżeli nie wykonamy oprysku, to z dużym prawdopodobieństwem nic się nie stanie, to jest też warte podkreślenia. U mnie, jak sucha zgnilizna występuje, no to, to tak mniej, mniej więcej w lipcu. Zwykle na kilku owocach uprawianych w donicach. To jest też bardzo ważne, bo w pojemnikach, właśnie, to w większości przy, przypadków u mnie występuje, jak występuje. Może to też oczywiście wystąpić w uprawie w nieosłoniętym gruncie i pod osłonami. W występowaniu sprzyja to, co teraz jest, według mnie, bo to jest ciepła pogoda, wahania temperatur bardzo mocne. No, raz jest 40 stopni. Może nie aż tak wiecie, że, że teraz, no ale wiecie, tu macie. Na przykład 25 stopni w cieniu, czasami tak się zdarza, czyli w słońcu jest znacznie więcej, w tunelu jest znacznie więcej, a kolejnego dnia jest kilkanaście stopni. Teraz mamy kilkanaście stopni, miałem nie wiem, 17-18 stopni w ciągu, w, ciągu, w ciągu dnia. Już nie mówię o tym, jak było w nocy. No, według mnie najbardziej zagrożone są pomidory. Czasami ta czarna piętka pojawia się też na paprykach. Niedobór może pojawić się również na bakłażanie, ale no chyba u mnie nigdy tak, tak, takiego niedoboru na bakłażanie nie było. Z jednej strony, sucha zgnilizna wyszłokowa nie powinna masowo wystąpić na roślinach. Z drugiej strony jednak, no to gdy pojawi się na owocach, to niestety każdy owoc z czarną piętką jest do usunięcia. Ale zaraz też powiem o tym, żeby tego nie robić Zaraz, ale co chwila. Niektóre odmiany są bardziej podatne na suchą zgniliznę, więc w niektórych przypadkach zmniejszenie plonu może być zauważalne. Więc ja sobie właśnie tym wapniem spryskam. Ale teraz, tak, co się dzieje, gdy mamy ten niedobór? Przy niedoborze wapnia liście przy końcach jakby troszeczkę usychają, obrzeża dolnych liści żółkną. Gorzej właśnie, gdy na dole owoców pojawia się taka, no, taka jakby czarna właśnie piętka. No i według mnie wtedy interwencja jest konieczna, ponieważ no jeśli tego, jeśli nie zainterweniujemy, jeżeli nie, nie uzupełnimy tego niedoboru, no to to się będzie przenosiło z dużym prawdopodobieństwem na dalsze owoce na tym jednym krzaku. Polecam zrobić dwukrotny oprysk wapniem, wtedy jeśli chodzi o interwencję, no bo jak zapobieganie też, też Dwa razy polecam, ale jak się to wydarzyło, polecam zrobić właśnie też dwukrotny oprysk wapniem, którym ze środków, które podałem właśnie wcześniej. I tak, bardzo ważne, według mnie to jest bardzo ważne. Niektórzy się do, do, do tego nie stosują, ja polecam się do tego stosować. A chodzi mi o to, że nie polecam usuwania od razu owoców z piętką. No według mnie, jeżeli owoc zostanie od razu usunięty, no to zwiększy się prawdopodobieństwo przejścia niedoboru na inne owoce. No bo mamy tutaj, wiecie, jest, nie wiem, na krzaku na dwóch, na dwóch owocach na tym krzaku. No to jak nie uzupełnimy tego niedoboru, no to to będzie się z dużym prawdopodobieństwem przenosiło dalej, czyli będzie na trzecim, na czwartym i tak dalej, na piątym owocu na tym krzaku. Ale jeżeli Usuniemy ten owoc i dopiero zaczniemy uzupełniać ten niedobór, no to wtedy będzie tak, że, że ze sporym prawdopodobieństwem ten niedobór pojawi się na kolejnych owocach, Więc według mnie na początku warto ten owoc brzydki z niedoborem zostawić. Według mnie, jeżeli owoc zostanie od razu usunięty, to zwiększa się prawdopodobieństwo przejścia nie niedoboru na inne owoce. Co bardzo ważne, sucha zgnilizna nie przenosi się z krzaka na krzak. To nie jest, wiecie, nie wiem, yy, zaraza ziemniaka. Że ona idzie i, i, i dalej jest tego coraz więcej ten. Ona nie przenosi się z krzaka na krzak, ale może się niestety przenieść w obrębie samego tego jednego krzaka. Jeśli niedobór wapnia pojawił się na trzech owocach, to zostawcie je na początek na krzaku, aż ten niedobór w jakimś stopniu uzupełnimy. No jeżeli usuniemy od razu owoc, to zwiększy się prawdopodobieństwo, że niedobór pojawi się właśnie na, na, na kolejnych owocach, co przed chwilą też powiedziałem. Odstęp między opryskami. Jeśli chodzi o interwencję, tak 5-7 dni, i zwykle po tym czasie usuwam owoc z czarną piętką, czyli robię pierwszy oprysk, po tych 5-7 dniach drugi i usuwam ten, ten owoc, który ma ślady niedoboru. No, i oczywiście zapoznajcie się z etykietą produktu i stosujcie się do niej. Ten filmik był poświęcony, suchej zgniliźnie wierzchołkowej. No, tak jak powiedziałem, nie spodziewałem się, że, że zrobię go tak wcześnie. Mam też filmik o pilnym oprysku na pomidory, bo teraz coś się zaczynają choroby. Różne, różniaste, typu właśnie ta szara pleśń, Niestety. No, i u mnie na pomidorkach nie pojawiła się jeszcze ta sucha zgnilizna. Też, no, jako że to było pilne, bo już tam zobaczyłem, że pojawia się u niektórych z Was, to. Postanowiłem nakręcić właśnie ten filmik i wykorzystałem te fragmenty, jak również zdjęcia no z poprzednich filmików. Napiszcie, czy u Was już się właśnie ta sucha zginizna pojawiła, czy pojawiła się też na, w poprzednich latach. No, tak jak powiedziałem, nawet jeżeli nie opryskamy, no to zwykle ta sucha zginizna nie wystąpi, ale jak wystąpi, to straty mogą być spore. Dziękuję za uwagę. To już na tyle, już się nie rozgaduję. Zapraszam Was do zakupu moich produktów, do oceny tego filmiku, komentowania i subskrybowania kanału. Info Prawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.